W Polsce takich genów, właśnie I1, R1B z Europy Zachodniej jest całkiem sporo. To bodajże 1/5, około 20% wszystkich wyników. To są takie tak zwane geny celtogermańskie, czyli te haplogrupy IR1B, które do dzisiaj istnieją w społeczeństwie polskim, są pozostałością po istnieniu tutaj grup i gockich, i normańskich, i wikingskich. W Polsce dominuje oczywiście haplogrupa słowiańska R1A, ale przedstawicieli innych haplogrup, jak słyszeliśmy, też mamy sporo. Jeśli ciekawi Was temat genealogii genetycznej i pochodzenia Polaków, zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem Łukaszem Łapińskim, genealogiem i historykiem. Znajdźcie mój podcast Ludzie są ciekawi na YouTube i zasubskrybujcie go. Link do podcastu znajdziecie w opisie na TikToku. Wasze subskrypcje na YouTube pozwolą mi rozwijać podcast i nagrywać kolejne rozmowy z kolejnymi ciekawymi gośćmi. Do usłyszenia.